No i jest ta lista startowa 100 metrówki Bolt w ubiegłym sezonie. Tu go mieliśmy 9,98. To był najszybszy wynik meetingu, tego meetingu Kamili Skolimowskiej, memoriału Kamili Skolimowskiej. Była Safa Powell w 2009 roku biegał podczas meetingu Pedro's Cup w Szczecinie. To jest najlepszy wynik na 100 metrów na ziemiach polskich. Zresztą Asafa Powell kiedyś też 9,89 pobiegł w Polsce. Także Asafa, to trzeba mu oddać. I kiedy przyjeżdżał do Polski, traktował nas serio. Tak. Przygotowany, biegał kapitalnie. I stąd jakaś moja duża sympatia dla niego. Jemu nie wychodziły wielkie imprezy tak, jakby mogły wyjść. No zdecydowanie, tak. Zawsze im bliżej finału, tym biegał gorzej. W tym roku, popatrz, w eliminacjach 9,95, w półfinale 9,97, w finale 10,00. Tak jest. On się spala. Po prostu na tych dużych imprezach dwa brązowe medale z Berlina, z Mistrzostw Świata, i z Osaki, z Mistrzostw Świata. To jest jego wizytówka sportowa, a przedtem przecież bił rekordy świata. To on przed Usainem Boltem był numerem jeden na świecie. Nie było szybszego sprintera na 100 metrów, no ale niestety nie wytrzymuje napięcia wielkich imprez. I nie ma sprintera, który by częściej w swojej karierze złamał 10 sekund niż on. Jest pod tym względem absolutnym rekordzistą. Rzadziej biegał Bolt, krótsza kariera, nie miałby szans go poprawić. Trell Kimmons, 30-letni sprinter amerykański. Przed 5 laty 9,95, w tym roku 10 sekund i 700. Obok niego. No, zapowiadał się na sprintera. Właściwie w tym roku troszeczkę jesteśmy zagubieni, bo nie wiadomo, czy będzie uprawiał sprinty, czy aby to biegać szybciej, czy bieg na 400 metrów, do którego jest predestynowany Karol Zalewski. 10,25 rekord życiowy w tym sezonie, 10,42 i taki brak decyzji, w którym kierunku pójdzie ta kariera. Junior Perez to nie Silvio Leonard, nie Osvaldo Lara, jak kiedyś słynni sprinterzy kubańscy z lat 70. na torze trzecim. 19,72. Taki był rekord świata Asafy Powella, taki jest jego rekord życiowy do dzisiaj. 32-latek już, ciągle w wielkiej formie, jak mówiłeś, w tych mistrzostwach świata się liczy, pewno na igrzyskach olimpijskich także będzie się liczył, także będzie w finale, no może z lepszym skutkiem niż do tej pory. Ramil Gulijew, kiedyś Azerbejdżan, Azer po prostu z urodzenia, ale teraz Turcja. Świetny na 200 metrów, na 100 metrów 10,08, w tym roku 10,12. Z Barbadosu Ramon Gittnes, wicemistrz igrzysk paramerykańskich z tego roku, z 2015, 10,02, rekord życiowy tegoroczny. Adam Pawłowski, AZS Poznań, 10,35, lider Polski, 10,36, lider polskich list na torze siódmym. I Solomon Bokeri, reprezentujący Holandię, 10,29, z tego roku rekord życiowy na torze ósmym. Dwa brązowe medale, jak na takiego zawodnika, tyle razy biegającego poniżej 10 sekund, a Safę Powella to stanowczo za mało. Ale tak jak mówiliśmy, spinał się, denerwował się, nie udało mu się nigdy pełni pokazać na Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast na meetingach był zawsze genialny. Tu jest meeting, tu jest liderem, tutaj jest scena dla niego, może się pokaże. Może dlatego tak lubi tu przyjeżdżać, że po prostu go widać, widać go na pierwszych miejscach. No i gdyby pobiegł szybciej niż 9,98, niż ubiegłoroczny wynik Bolta, to byłby taki mały przytyczek dla tego młodszego, słynnego kolegi, który, nie wiem, czy oni są w bliskiej przyjaźni, czy w dalekiej przyjaźni. Takiej szorstkiej, szorstkiej, męskiej przyjaźni. Tak. Przyjaźni. No, podawali sobie pałeczki w sztafetach, kiedyś na trzeciej biegał Bolt, na czwartej Powell, teraz jest odwrotnie. Asafa Powell, wielki lider i faworyt tego biegu. Tor czwarty, Jamajka. Panie, już bloków, on pierwszy, on prowadzi, nikt mu tutaj chyba nie powinien zagrożyć, ktoś tam został na u góry, Terrell Kimmons biegnie świetnie, ale nabiera rytmu Asafa i jest 10-10. Nie poprawił swojego rekordu, ale bardzo dobry bieg, właściwie można powiedzieć samotny bieg od 50 metra, bardzo dobrze wystartował Kimmons, będziemy to jeszcze widzieć zapewne. Powell ma nie tak wielki problem jak Bolt ze startem, bo nie jest aż tak wysoki, ale ci wszyscy zawodnicy, którzy mają spory wzrost, no, mają kłopoty z pozbieraniem się w blokach, ponieważ te długie dźwignie jednak gorzej działają niż krótkie, mocne nogi sprinterów takich jak na przykład Gay, czy tutaj jak Kimmons, ale dał sobie radę Asafa Powell i wykonał to zawsze, jak zawsze w Polsce, wzorowo. Długa kariera, 33 lata, przecież był finalistą jeszcze w Atenach i w Atenach już spodziewano się po nim sporo. Tutaj kontuzjowany czyżby Pawłowski, tak, to niedobra wiadomość dla naszej sztafety, która już w tym sezonie nie będzie miała żadnych poważnych zadań. Mamy nadzieję, że kontuzja lekka. Powell, a gdzie jest? Na szóstej pozycji kończy bieg chyba Karol.
Gatens był chyba drugi. Kimmons troszkę osłabł w końcówce, chociaż bardzo dobrze wystartował tutaj, jest na pierwszym torze. I Powell, widzisz, jak nie ma tutaj tych zawodników, którzy go cisną, on potrafi pięknie biegać długim, takim mocnym krokiem, luźno przede wszystkim, i to od razu sprawia, że osiąga lepsze wyniki. Proszę Państwa, i tym super sprintem kończymy tak. Super meeting poświęcony naszej wspaniałej Kamili Skolimowskiej, która gdzieś patrzy z nieba teraz oddzielonego od nas dachem Stadionu Narodowego. Wiele wspaniałych wyników i co cieszy, to nasi byli tutaj głównymi aktorami. Anita Włodarczyk, no i Paweł Fajdek, a do tego naturalnie również Piotr Machowski. I Tomek Majewski, który wraca do formy, a przed nami za rok Igrzyska Olimpijskie, a on jest specjalistą od tej imprezy, można powiedzieć. No i zwycięstwo Piotra Liska w toku o tyczce nad Seanem Barberem, nad mistrzem świata, też należy odnotować, pochwalić i pogratulować. Najszybszy 10.01, czyli coś tam 10.10 obróciły się te zera, a to jest już wybitny wynik. 10.01 to już jest w pobliżu tego, co Bolt pokazał tutaj. 300 wolniej od Bolta sprzed roku pobiegł zatem Acapa.